Na górze jest już Wojciech Biela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze swoje chwile. I teraz po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie, że ustał najdłuższy skok. Welikanka wzięta. Cześć i czołem. Witajcie, kibice skoków narciarskich. W humorach jakich? O takich sobie, myślę, za nami Puchar Świata w Wiśle i liczyliśmy, że będzie pięknie, no bo było u nas, a było tak sobie. Jak dokładnie było, to podsumujemy dzisiaj razem z Adamem Sławińskim. Cześć, dobry, cześć, witam cię. Patrzę, uśmiech jest delikatny. Ja u ciebie zawsze jest uśmiech. Szydera, jakieś... to wiesz, dla mnie idealne wyniki. Ja się zastanawiam, czym się kierowałeś, zakładając dzisiaj tę bluzę do programu. Wiesz co, no patrzyliśmy sobie przed programem, czy byli jacyś skoczkowie z Ameryki Południowej. Byli oczywiście, ale to raczej skaczący pod innymi flagami. No ale mam nadzieję, że kiedyś jakiś Brazylijczyk będzie skakał w Pucharze Świata albo chociaż w Continentalu, no bo też warto by było, żeby ta dyscyplina nie ograniczała się do 13-16 krajów, tylko jednak, absolutnie, żeby więcej państw skakało na nartach. Ja myślę, że ty jesteś w tym fanklubie i Ipcioglu, tak jak ja, prawda, w tym sezonie. Znaczy obiecałaś mi, że dzisiaj będziemy rozmawiać o Rumunach, o Turkach, nie, a tutaj się okazuje, nie że nie ma o czym rozmawiać, bo ich nie było w konkursie. Wiesz co, no właśnie, ale porozmawiamy ale o Polakach, jutro będę których... miał, jutro mam w Polakach pod lupą łączenie z Kubą Szumskim, który gra w Verzurum Sporze, a więc Verzurum, które jest mekką tureckich skoków, no i ogólnie sportu zimowych w Turcji, także myślę, że o Ipcioglu możemy chwilę porozmawiać, a też mówił mi, że ostatnio tam minus 18 stopni i miał jakieś, jeszcze nie oglądałem skrótu tego spotkania, ale miał jakąś taką mega wpadkę, że cofał się na boisku i boisko już było tak oblodzone, że się przewrócił i gość mu strzelił bramkę, ale jeszcze tego nie widziałem. Ale wiesz co, sprytny jesteś. My tu mamy program wysokich lotów, a ty już tutaj autopromocję na jutro robisz. Ładnie, dobra, wracamy do tego, co działo się w Wiśle. To jedyne, co mam do powiedzenia dzisiaj. Aż tak źle? No nie jest najlepiej, nie ma też co się oszukiwać, jeżeli chodzi o Polaków i o konkurs indywidualny, dzisiejszy konkurs indywidualny w Wiśle. Najlepszy z Polaków, 11 Kamil Stoch, chociaż po pierwszej serii było lepiej, na 8 miejscu był, 8-9, na 9 miejscu był Kamil. A jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, bo tylko 3 tak naprawdę oglądaliśmy w drugiej serii, no to Piotr Żyła 25, 26, Aleksander Zniszczoł. Tak wygląda nasza kadra, tak wygląda nasza forma, na więcej naprawdę nie mogliśmy tutaj liczyć? Przykre na pewno jest to, że jednak skacząc u siebie my nie pokazaliśmy niczego więcej niż w poprzednich konkursach, bo nawet jak spojrzymy historycznie, jak to wszystko wyglądało, to ciekawostka będzie. 35 punktów w tym konkursie tylko reprezentantów Polski, które uzbierali jakby łącznie i to jest najgorszy wynik od 99 roku i wtedy żaden z Polaków nie zakwalifikował się do drugiej serii, więc ciężko było poprawić ten rezultat z dzisiejszego konkursu. No 35 punktów na swojej ziemi to jest bardzo mało. Oczywiście dużo się mówi o tym, że Wisła jest trudną skocznią. Między innymi nie przyjechał dlatego Simon Amman, bo nie jakby lubi tej skoczni nie lubi i pewnie w słabej formie trudno tutaj jest zrobić coś więcej. Natomiast no, nasi zawodnicy te skocznie dobrze znają, ale też myślę takim wyznacznikiem tego, w jaki sposób, w jakiej formie są nasi zawodnicy, jest to, że po prostu dzisiaj były słabe warunki, w sensie, że wiało z tyłu, ale to były warunki równe dla wszystkich. No właśnie, i nasi zawodnicy sobie w tych warunkach nie poradzili, bo też myślę, że nie był takim wymiernym konkursem konkurs drużynowy, bo tam jednak wiatr kręcił. Jedni mieli szczęście, drudzy nie. My pewnie tego szczęścia, szczególnie w pierwszej serii, mieliśmy trochę więcej, ale tutaj no, trzeba powiedzieć, że akurat równe warunki pokazały, że no, to nie jest przypadek, że nasi zawodnicy dzisiaj zajmują te miejsca, które zajmują. O konkursie drużynowym jeszcze porozmawiamy dzisiaj sobie i też tam poanalizujemy, co się stało. Dla mnie było zaskoczeniem, nie ukrywam, że to Andrzej Stękała jako czwarty do drużyny dołączył, ale potem już zrozumiałam, myślałam, że to będzie bardziej Kuba Wolny. Ale dobra, o drużynówce jeszcze porozmawiamy. Czy Kuba Kubacki? No tak, bo mamy już dwóch Jakubów. O, tak powinno być. Dobrze, ojciec Zuzanny. Ojciec Zuzanny, absolutnie, obowiązkowo. Dobra, śmiechy śmiechami. Jan Habda z Johnny Torpeda. Czekaliśmy z niecierpliwością na to, jak Johnny Torpeda się zaprezentuje w Wiśle, no bo to był debiut naszej nadziei, naszej perełki skoków narciarskich. Nie wiem, co o tym debiucie sam Jan Habda z
powie, bo może skok nie był aż taki zły w jego wykonaniu dzisiaj, aczkolwiek... No nie, trzeci od końca był. No dobrze, no ale a co oczekiwałeś, że Jan Habda zakwalifikuje się do drugiej serii? Nie, wiesz co, patrząc jakby na pierwszy dzień ten konkursowy dla niego, jakby kwalifikacyjny, no tam w tych skokach treningowych on kręcił się gdzieś koło 30, 40, któreś tam miejsce tylko... było w kwalifikacjach. No tutaj na pewno miała wpływ jakaś trema, ale biorąc pod uwagę skoki naszych innych zawodników, no to ciężko tutaj, nie wiem, mieć do Habdasa jakiekolwiek pretensje, bo to jeden z młodszych zawodników i jego jak najbardziej możemy usprawiedliwić. Większy problem na pewno, no tutaj możemy się doszukiwać, jeżeli chodzi o tych zawodników, szczególnie z kadry A, tych zawodników, którzy byli do tego sezonu przygotowywani przez Michala Doleżala, no bo to jednak oni przede wszystkim zawodzą. A Jan Habdas, na pewno duża nadzieja, my liczyliśmy może, że to będzie taki mały promyczek, który pozwoli nam z fajnym nastrojem patrzeć na kolejne konkursy. No ale jednak tego nie było. No nie mało wiem, tych też ciężko, wiesz, było ciężko tutaj weekend. Powiedzieć, jakie podejmie decyzje Michal Doleżal. No właśnie chciałam zapytać, brałbyś Janka Habdasa na przykład do Klingenta? Ktoś będzie indywidualnie trenował i później na przykład jakąś szansę dostanie taki Habdas. No bo dzisiaj też trudno mówić o tym, że Habdas skacze dużo gorzej od reszty, bo wszyscy skaczą tak słabo jak on. No właśnie, ale widzisz, no tak rozmawiamy też właśnie w kontekście Klingent. Może już jest jakiś komunikat, kto jedzie, jak to wygląda. Tak, a kogo byś chciał zobaczyć w Klingent? No bo to, że Kamil Stoch obowiązkowo jedzie, Piotr Żyła, który myślę, śmiało możemy powiedzieć, że był takim najmocniejszym punktem naszej kadry podczas konkursu drużynowego, też... Dawid Kubacki w dużym, w głębokim dołku, o tak bym powiedziała. Kuba Kubacki, przepraszam. Nie, no ale właśnie co? I tutaj pytanie, bo wiesz, pojawiają się głosy, a może Dawid i tak podpytują nawet wszyscy trenera Michała Doleżala i Adama Małysza, czy właśnie indywidualny trening, czy faktycznie po trzech konkursach już to jest czas, żeby podejmować takie decyzje, że jeden ze skoczków zostaje i trenuje sobie na spokojnie indywidualnie? Nie widzę tutaj informacji akurat, kto aktualnie jedzie i czy ta kadra dlatego już została podana. Dlatego możemy sobie jeszcze powróżyć z fusów. Właśnie, więc to jest cały czas aktualny temat i biorąc pod uwagę jakby formę naszych zawodników, no to pytanie jest myślę takie, w jaki sposób oni chcą dochodzić do tej optymalnej formy. Czy chcą dochodzić startami, bo niektórzy tak wolą, czy chcą dochodzić takim Ramzał, jak miał Adam Małysz, żeby spokojnie potrenować z Janem Szturcem chociażby, czy po potrzebują po prostu dotrzeć się w skokach, no bo pamiętamy, że za Horngachera raczej coś takiego nie było stosowane. Jednak Stefan Horngacher był zdania takiego, że lepiej potrenować po prostu w tych treningach przed zawodami i startowo gdzieś próbować dotrzeć do formy, niż odpuszczać Puchar Świata i zacząć trenować indywidualnie. No, nie wiem, czy akurat Jakubowi Kubackiemu by coś takiego się... Dawidowi Kubackiemu coś takiego by się nie przydało przy tym, jak aktualnie skacze. Natomiast na pewno no, tutaj twardy orzech do zgryzienia ma Michał Doleżal. Kto się zagapił, kto przespał, chociaż nie wiem, czy to możliwe, dzisiejszy konkurs, to pokazujemy, jak wyglądały wyniki, no bo zaraz będziemy mówili o zwycięzcy, o Janie Herlu. W końcu, nie wiem, czy tak możemy powiedzieć, bo i Herl, i Huber to było takich dwóch zawodników, o których mówiliśmy, że pierwszy skok okej, a drugim zawsze potrafili coś tam spartolić. No to Jan Herl zdecydowanie w Wiśle nie spartolił nic, bo wygrał w piątek kwalifikacje, no a dziś pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Oj, zasłużone. Jesteś fanem Jana Herla, Austriaka? Wiesz co, jeżeli chodzi o Jana Herla, to ja w ogóle byłem zaskoczony, że on ma tak mało punktów w tym sezonie Pucharu Świata, bo to jest 10. miejsce i tylko 131 punktów, tylko biorąc pod uwagę to, że do tej pory uzbierał 31, no bo tutaj wjeżdża matematyka i 131 minus 100 za dzisiejsze zwycięstwo to 31. A wydawało mi się, że tych skoków było na tyle dużo dobrych i dalekich, że jednak tych punktów miał więcej. No tak, ale widzisz, on był w Finlandii, tak. 23, 24, potem w Rosji, przepraszam, 23, 24. Jakbyśmy sobie rozłożyli na pierwszą, drugą serię, to w pierwszej serii zwykle był gdzieś wysoko, a później nie dojeżdżały te drugie skoki. A tutaj no, zrobił to, o czym zawsze mówi Adam Małysz, a więc dwa równe, dalekie skoki. I to mu pozwoliło dzisiaj zwyciężyć. No właśnie, czyli ten jeden pierwszy skok poszedł w parze z drugim. Ja jestem pełna podziwu też dla Herla, bo widziałam dzisiaj ten jego upadek
w serii próbnej, więc tym bardziej szapoba, bo dla mnie to jest w ogóle jakiś kosmos, wiesz, że zawodnik zaliża taki upadek, a potem i tak musi iść na skocznie i dalej rywalizować, ale to też podobno jest ważne, żeby jak najszybciej po upadku wrócić i oddać ten skok jak najszybciej. No dzisiaj skok na zwycięstwo, więc czapki z głów i no to drugie podium. No tam mają farta, że też nie było takiego upadku, jeżeli chodzi o ten podjazd w stylu Sabiżana Muminowa z Innsbrucka. Ale Piotr Żyła miał fantastyczne przygody. W kwalifikacjach. Nie? Nie, to było w kwalifikacjach, w piątek. Tam operator, widziałam, że próbował mu pomóc jakoś wczołgać się, ale dla mnie to jest kosmos, to co oni muszą tam zrobić. Ja bym się bardziej chyba bała tego zjazdu potem już do boksu, aniżeli samego skoku. No nie, no, skoku też bym się bała, ale jest kilka takich skoczni, na pewno Innsbruck, na pewno Wisła. Ale tam w Innsbrucku zawiesili w pewnym momencie siatki właśnie, żeby ci skoczkowie po Muminowie właśnie, tak, jak tak, on przeleciał przez barierkę i tam zatrzymał się chyba na kimś z ochrony. To nie wiem, to nie pamiętam tak dokładnie, ale faktycznie w Wiśle pod tym względem mam wrażenie, że niebezpiecznie jest, aczkolwiek zazdroszczę tam kibicom, którzy siedzą blisko bandy, bo oni tylko wystarczy, że się podniosą i już od razu widzą reakcję skoczka, jaką ma minę i co tam się tak naprawdę dzieje. Jan Herl, drugie podium Pucharu Świata, on zajął trzecie miejsce w Engelbergu w 2019 roku. No i będziemy na niego uważnie spoglądali w tym sezonie. Jestem ciekawa, co Austriak jeszcze zaprezentuje. Drugie miejsce Mariusz Lindwik, trzecie Stefan Kraft. Ja myślę, że to podium to nie jest wcale zaskoczeniem. To podium nie, tym w Wiśle, bardziej, że prawda? Jak ty zrobiłaś jakąś tam ankietkę na Instagramie, to napisałem, że Kraft będzie, że Herl będzie i szukałem oczywiście trzeciego, jak to ja lubię gdzieś pokombinować, DM Laniszka, no ale Laniszek nie dojechał. Lindwik myślę minimalnym zaskoczeniem może być, jeżeli chodzi o Wisłę, z tego względu, że wczoraj nie skakał rewelacyjnie, to było tylko 17 miejsce, biorąc pod uwagę wyniki indywidualne podczas tej drużynówki, a tutaj trzecie, które był, nie, drugie miejsce. Drugie miejsce Lindwika i naprawdę dwa bardzo solidne skoki, także duże brawa. Ja też zwróciłbym uwagę na to, że jak oglądałem jedne zawody, drugie zawody, mówię o drużynówce, mówię o konkursie indywidualnym, to były nudne zawody. Biorąc pod uwagę jakby sędziów i to, w jaki sposób dysponowali. Słuchaj, ale dobra, dziś nudne, okej, dziesiąta belka i tak dalej, krótkie skoki, konkursie, ale wczoraj nudne, wczoraj mieliśmy tę telenowelę, wiesz, no, tak naprawdę. Nie ogląda się tego dobrze, jak masz zmienne warunki i zawodnicy ci zaliczają bóle. No bo to w żaden sposób nie jest sportowa rywalizacja, a jeżeli chodzi o dzisiejsze zawody, no to zwróciłbym uwagę na belkę ustawioną na 10. pozycji, tak, w pierwszej serii. W pierwszej serii miałaś tylko 4 skoki powyżej 120 metra, więc powyżej punktu konstrukcyjnego, no co jest fatalnym rezultatem. Bidnie, spokojnie mogłaś tę belkę podwyższyć, no i tak zrobili na drugą serię, żeby jednak jakieś to widowisko było. Mhm. Miałaś 12 belkę, były dwa dalsze skoki. Na pewno Pajera na 129 metr i na 128 chyba tego Kosa młodego ze Słowenii. No i po tych skokach jury decyduje, że obniżą belkę znowu do 10 platformy. Następny Laniszek skacze 119 i znowu zaczynają się skoki poniżej 120 metra. Także no, powiało rzeczywiście minimalnie pod narty dwóm skoczkom, ale no, to raczej nie był powód do tego, żeby gdzieś po skoku na jeszcze 129 metr, gdzie ten HS w Wiśle to jest 134 metr, żeby tę belkę znowu obniżać do 10 platformy, no bo to jakby nie daje, myślę, też żadnego fanu tym z kibicom, którzy znajdują się na skoczni. Mało fanu, ja mam wrażenie, miał dziś też Piotrek Żyła. Na początku powiedziałam, że Piotrek mi się wydawał takim najmocniejszym punktem drużyny we wczorajszym konkursie, no a dziś marniutko, widnie. Piotrek bidnie, najczęściej ale mówi. Ale równo. Widnie. No tak, to miałeś dzisiaj szukać plusów, pozytywów w tym całym zamieszaniu wiślańskim. Widnie równo, szóste miejsce chyba podczas tych zawodów, indywidualnie podczas zawodów drużynowych, także wydawało się, że będzie tutaj taki krok do przodu mały, ale zawsze Piotra Żyły. No ale jednak w tych zawodach indywidualnych to znowu nie poszło. Myślę, że Piotr Żyła akurat jest takim skoczkiem, który raczej nie potrzebuje indywidualnych treningów, tylko gdzieś tam w głowie mu musi się coś przestawić, tak jakby odnosząc do Piotra Zielińskiego w piłce nożnej, że wstanie i mu coś przeskoczy. Tylko że jemu je akurat może też na minus przeskoczyć, bo on lubi na przykład gdzieś tam się zafiksować, że po prostu ma jakiś problem, zmieni sobie z dnia na dzień pozycję najazdową i później wszyscy mówią: ty Piotrek,
czemu ty to zmieniasz, a pamiętamy, jaka była sytuacja z Horngacherem dopiero w momencie, kiedy Piotr Żyła jakby mu zaufał, kiedy ta pozycja najazdowa była taka, jaką chciał Niemiec, no to Piotrek zaczął dobrze skakać i myślę, że tutaj ważne będzie to, żeby Piotrek przestał kombinować, bo on często na początku sezonu lubi po prostu wprowadzić coś nowego, później widzi, że to nie wychodzi. Nawet Adam Małysz widziałem w wywiadzie dla TVP, oceniał jego skoki na samym początku sezonu i mówił, że jakby tam znowu coś nakombinował w pozycji najazdowej, no ale w Wiśle zaczyna powoli wracać do tego, co ma docelowo prezentować, no ale to wiadomo, też potrzebuje czasu. No także też zastanawiające to, że on tak gdzieś na siłę kombinuje, a wcale to nie jest potrzebne, no ale jak widać... Ale weź tu okiełznaj Piotra Żyłę. Taki jest Piotr Żyła. Tak, taki jest Piotr Żyła. Adam, ja mam dla ciebie pytanie, związane też trochę ze sportem, no bo w końcu potrzebujemy tego sprzętu, żeby sport oglądać, no chyba, że ktoś woli na żywo. Czy ty wiesz, ile kosztował jeszcze parę dni temu telewizor 58-calowy Philipsa z ekranem i podświetleniem Ambilight? Nabrałem wody w usta. Nie wiesz? Nie wiem. Koło 4000 moim zdaniem. Dokładnie tak. A wiesz, ile teraz kosztuje i jeszcze będzie kosztował przez cały tydzień? 2990 zł. Drodzy Państwo, więc korzystajcie, niby Black Friday się skończył, ale promocje i ceny jeszcze przedświąteczne dobre są. Tutaj u dołu widzę, że się pojawiła także ta informacja, a szczegóły w linku pod naszym materiałem i polecamy zakupy w X.comie, tak żeby było na dobrym sprzęcie, można oglądać rywalizację. No między innymi naszych skoczków, kolejny przystanek w Pucharze Świata, Klingenthal. Jedziemy do Klingenthal, jestem ciekawa, kto pojedzie do Klingenthal. Kogo ty byś wystawił, jaką siódemkę, Adam? Kogo byś chciał zobaczyć w Klingenthal? Nie, i mówię, no ja myślę, że nie ma co tu kombinować i Michał Doleżal jednak wystawi tych zawodników, na których stawiał do tej pory. Ale poczekaj, do tej pory, no bo wiesz, Klimek Muranka wrócił z Rosji, więc... No tak, no to pewnie Klimek kogoś zastąpi. Olka Zniszczoła, myślisz, że to... Ale Olek Zniszczoł dzisiaj jednak był tym zawodnikiem, który dostał się do drugiej tutaj serii. To, co mówiliśmy wcześniej, no będzie musiał Michał Doleżal jakby sprawdzić, w jakiej formie aktualnie są zawodnicy pod kątem tego indywidualnego treningu. Czy ktoś taki trening indywidualny będzie potrzebował? Teraz sobie sprawdzam, ale nadal nie widzę, żeby ten skład już był podany. I ewentualnie wtedy tego zawodnika, który będzie chciał po prostu w spokoju posiedzieć w Polsce i kilka skoków treningowych oddać, no to zastąpi Klemens Muranka. Ja się zastanawiam, czy też... jest ktoś taki, kto by chciał, czy wiesz, czy jednak mimo wszystko właśnie nie lepiej przecierać Kubacki, się... Nie? No może Dawid Kubacki. No, ale chyba mi się wydaje, że taka decyzja, jeżeli zostanie podjęta, to będzie właśnie podjęta w momencie, kiedy zawodnik sam powie, że to on chce i tego potrzebuje. Natomiast drużynowo tak sobie patrzę, jak to wygląda, no to mamy sukces, bo w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów my wyprzedziliśmy Szwajcarów po tym weekendzie w Wiśle. No Szwajcarzy wiemy, bez Simona Mana, ale też minimalnie słabiej w ten weekend mamy 418 punktów, no ale nadal to nie wygląda kolorowo, no bo pamiętamy, że w ostatnich sezonach jednak biliśmy się o podium, biliśmy się niejednokrotnie również o pierwsze miejsce, a teraz jesteśmy na szóstej pozycji za Japończykami, za Norwegami, za Słoweńcami, za Austriakami, za Niemcami. No to jest duży problem, no bo jednak dzisiaj taki polski kibic musi się całkowicie przestawić nie tylko z jednej stacji na drugą, ale z inaczej skaczących reprezentantów Polski. Domy musi pozmieniać, prawda? Było dwóch skoczków, którzy nie zakwalifikowali się w ogóle do tego konkursu indywidualnego. Wśród nich był między innymi Maciek Kot, na którego ja mówiłam szczególnie, że chciałabym zobaczyć, jak wygląda, no bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jakiej formie są ci zawodnicy. I tam dziwne rzeczy się w ogóle dzieją. I Maciek Kot został dyskwalifikowany za kombinezon, oglądając program w TVP Sport. Tam chłopaki w ogóle dużo rozmawiali o tym, że sam Kamil Stok, że Polacy w ogóle ostatnio często są wzywani na te kontrole, że podobno ktoś ich tam sprzedał i dlatego właśnie są mocno, jak ktoś mówi, przetrzepywani. Konfidenci? Tak, jeżeli chodzi o kombinezon. A Maciek powiedział, że znaczy jakby wziął tutaj winę na siebie, bo mówi, że tam faktycznie się nie zgadzały centymetry, jeżeli chodzi o obwód tutaj w pasie. Co jest też, wiesz, dla mnie kosmiczne i bardzo trudne, no bo załóżmy, że tam wypijesz wodę trochę więcej, zjesz na śniadanie, a potem to z ciebie zajdzie, no to tak naprawdę faktycznie te centymetry, milimetry jesteś w tym obwodzie mniejszy, ale
Poza tym Maciek był kontrolowany właśnie bardzo dociekliwie i tak naprawdę może ten obwód w pasie by przeszedł, ale tam podobno się doczepili jeszcze do czegoś, co tam jest w nogawce i tak dalej. Więc zastanawiam się, o co chodzi, jakie są tak naprawdę kryteria sprawdzania zawodników pod kątem tego sprzętu, bo tak naprawdę do tej pory nie wiemy. Wiem, że tam parę razy zaglądaliśmy z kamerą i próbowali nam tłumaczyć, na czym polega cała ta kontrola, aczkolwiek dla mnie wciąż to jest niejasne. Ja myślę, że dla samych skoczków też do końca chyba te zasady nie są przejrzyste, jeżeli chodzi o... To nawet jak patrzysz na piłkę nożną i VAR, no to wszystko zależy na końcu od interpretacji. Tutaj pewnie interpretacja nie ma aż takiego znaczenia, bo jednak masz No ale wiesz, tutaj nie masz sytuacji różnych, tak? Tylko masz jeden kombinezon, aż tak się nie zmienia. Więc ciężko, żeby tutaj były jakieś niedomówienia. Jak widać, nadal te niedomówienia są i ciężko w jakiś sposób to wytłumaczyć logicznie. Pamiętamy, też były takie sytuacje, chociażby w poprzednim sezonie, kiedy zawodnik po pierwszej serii miał ten kombinezon regulaminowy, a w drugiej serii się okazuje, że gdzieś tam coś się rozciągnęło albo minimalnie schudł, ewentualnie przytył. No tak, no mówię, dla mnie to jest jeden banan turbo, za dużo w jeden banan z bułką chyba. No dobrze, czy banan z bułką był, czy barszczyk był? Co się działo w Wiśle oczami Wojtka Pieli, drodzy państwo? Halo, halo, cześć Wojtek, o widzę, że jeszcze pod skocznią. Słyszymy się? Tak, witam serdecznie. Słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Coś tam cię słychać. Wojciech, opowiadaj, jak twoje wrażenia? Ja wiem, że to był pierwszy raz w Wiśle. Jak będziesz ten pierwszy raz w Wiśle wspominał? No, mieszane uczucia, no bo oczywiście wrażeniowo wszystko się zgadza. Skocznia bardzo dobrze przygotowana, to trzeba w ogóle podkreślić, bo nie zawsze tak było i uważam, że na ten późniejszy termin tutaj bardzo pomógł i też nawet aura sprzyjała, tak bym powiedział, wzrostowo, no bo ile wczoraj były rzeczywiście problemy z wiatrem, no to dzisiaj już oczywiście też był progres pod kątem natury, bo i spadł taki śnieg, który pomógł w zeskoku, że był troszeczkę bardziej miękki. Do tego też nie było właściwie wiatru. Natomiast forma naszych zawodników no jest powodem, to bym powiedział, niezwykle umiarkowanego optymizmu, albo wręcz prawie że żadnego. Nie mieliśmy Polaków w czołowej dziesiątce, no i to taki jest pierwszy raz od jeszcze chyba tamtego wieku, kiedy my organizujemy konkurs w Polsce, czy to Wisła, czy to Zakopane, i nie mamy choćby jednego Polaka w dziesiątce, no bo wiemy, że najpierw był Adam Małysz, później, no i wtedy zaczęły być te konkursy w Zakopanem na nowo, no i później Kamil Stoch i tak dalej. Tutaj no Kamil Stoch się otarł o tę dziesiątkę, możemy powiedzieć, no ale i tak był jedenasty, no ale i tak był przecież najlepszy z naszych, no bo reszta no głównie poniżej oczekiwań, no bo na przykład taki Olek zniszczał, że zapunktował, no to wiadomo, tutaj można się cieszyć, no ale Żyła, Dawid Kubacki, wiadomo, że potrafią i mogą skakać lepiej. I no, wyczuwalne jest takie rozczarowanie tutaj i trochę wśród kibiców i dziennikarzy i też samych zawodników. No i też włodarzy, można powiedzieć. No bo Apoloniusz Steiner, rozmawiałem z nim no, już po zawodach i powiedział, że no, potrzebne jest tutaj spotkanie z trenerem Doleżalem, z trenerem Sobczykiem, z całym jego sztabem i z całym sztabem. Jeszcze dzisiaj wieczorem chcą takie spotkanie zorganizować i no będą oczekiwać jakiegoś planu naprawczego chyba, no bo jednak trzeci słaby weekend to już nie można powiedzieć, że to jest przypadek, lekkie wejście w sezon, tylko rzeczywiście no jest problem. Nasi zawodnicy nie są sobą, każdy z nich ma mniejsze lub większe problemy, choćby Piotr Żyła tak dzisiaj trochę rozkładał ręce. Ja nie wiem, czy to była jego gra z dziennikarzami, no bo on tak lubi grać, czy rzeczywiście prawda, ale on nie był w stanie tak za bardzo konkretnie wskazać w ogóle przyczyn, co się dzieje, tak? Mówi, że ja nie jestem ekspertem tutaj, od analizowania są inni, wy oceniajcie, trener niech ocenia. I naprawdę to też tak nie wygląda dobrze, więc no czekamy na to, jakie będą efekty tego spotkania, no i też czekamy na to, jaka będzie kadra na Klingenthal, no bo do tej pory szczyciliśmy się tym, że mamy 7 zawodników, no do granic możliwości, można powiedzieć, zwiększona ta liczba, nikt nie ma więcej, no ale teraz to jest takie przekleństwo, no bo nie wiadomo, jak tę 7 zebrać, kto może pojechać i wobec kogo będziemy mieli pewność, że nie zawiedzie, no wobec Kamila Stocha być może największą, tak, ale co do reszty, no to nie wiadomo i no generalnie sportowo mamy problem, organizacyjnie uważam, że test zdany na 5 tutaj przez organizatorów. Wojtek, a powiedz, co tam się dzieje za twoimi plecami, bo ja też słyszałam, że skoczkowie dzisiaj bardzo szybko mają wracać do hotelu, bo mają mieć jeszcze szczepienie, tam trzecią dawkę, potem właśnie to całe spotkanie i jakieś podsumowanie i domyślam się, że wybór, wskazanie tej 7, która będzie się szykowała na Klingenthal, ale tam jest dużo ludzi za twoimi plecami, czy skoczkowie jeszcze są tam na skoczni?
Wiesz co, moim zdaniem nie. Jedynie jeszcze tam się już oddalałem od strefy mieszanej, to jeszcze wywiadów udzielali zagraniczni zawodnicy, między innymi ci, którzy mają trochę więcej powodów do zadowolenia po dzisiejszym konkursie, czyli Stefan Kraft czy Jan Herl. Swoją drogą, no piękna historia Jana Herla, który wygrywa po raz pierwszy tutaj. Zresztą z tego, co pamiętam, to Wisła lubi takich zwycięzców, bo Junshiro Kobayashi wygrywał w przeszłości, Evgenij Klimow, no to to nie są tacy zawodnicy znani z tego, że co tydzień wygrywają zawody, a tutaj w Wiśle akurat im się to udało. No i Jan Herl też wiemy, jaki miał sezon do tej pory, że bardzo często po pierwszej serii był wysoko, a potem spadał do trzeciej dziesiątki, więc no można powiedzieć los oddał mu, czy gdzieś tam sam w końcu popracował lepiej na to, żeby nie być takim pechowcem, nie być takim człowiekiem rozczarowanym. Więc oni udzielali wywiadów, Polacy już no wszyscy się oddalili, no bo Apolonius Steiner był tutaj ostatnim człowiekiem, który jeszcze się w tej strefie mieszanej zatrzymał. Mówię o tej takiej strefie dla reszty mediów, no bo wiadomo, że tam czy TVP, czy Eurosport mają swoje studia, ja aż tak tam się nie przyglądałem, co się działo, no ale moim zdaniem powolutku ta skoszem no wszystko będzie pustoszyć, no ale ludzi jeszcze troszeczkę jest, no bo wiadomo. Kończy się weekend, trzeba sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, no bo co nam pozostało? Jak się nie możemy cieszyć z wyników, no to cieszmy się chociaż białym puchem, którego dzisiaj tutaj trochę w Wiśle mamy. Cieszmy się dobrze przygotowaną skoczką i nie ukrywam, że ja też po tym naszym łączeniu zamierzam sobie zrobić pamiątkową foteczkę. Wojtek, a powiedz mi jedną rzecz, bo się zastanawiam, bo dużo mówi Michał Doleż, ale nawet ostatnio jak się z nim łączyliście, o tym, że brakuje czucia. A o co tak naprawdę chodzi z tym czuciem? Czy to chodzi o to, że nie wiem, było za mało oddanych skoków przed sezonem, czy czucia brakuje, no, mówili, że po prostu nie ma tego timingu na progu? No bo tutaj ciężko jest to w jakiś sposób zdefiniować, w jaki sposób to wygląda, a jak do tego podchodzą sami skoczkowie? No bo jak my gramy w DSJ, to też mówimy, że nam czucia brakuje, ale tutaj akurat to chodzi bardziej o czucie w palcach, a o jakie czucie chodzi u nich? W nogach. Przepraszam, ja tak się tutaj rozglądam, bo chyba w tym momencie właśnie jakiś skoczek austriacki tutaj podszedł pod barierki. Jan Herl, nawet nie jest jasny. Zdjęcie chyba, będzie tak, z tobą że... robił, czy co? Ja myślę, że powiem tak, nie znam Jana Herla, natomiast... Ale on ciebie zna, Wojtek. Nie, no ja zawsze jak kogoś nie znam, to nie podchodzę do niego negatywnie, więc nie zakładam, że Jan Herl jest na tyle słabo rozwiniętym emocjonalnie człowiekiem, żeby chciał sobie robić zdjęcia ze mną. Więc nie, on to po prostu podszedł do kibiców i rozdaje kartki ze swoimi autografami. Daniel Huber też jest, więc no zleciało się sporo osób. I no to jest taka odpowiedź na wasze pytanie, co tu jeszcze ludzie robią. No wiecie, zawsze coś można sobie załatwić, kogoś można wyhaczyć, dlatego że to też jest taka różnica. Pokazywałem ją trochę we vlogach między Wisłą a Zakopanem, że o, tutaj odejdę, bo... Mnie rozjedzie członek niemieckiej kadry, a wiadomo... Uważaj na siebie, uważać. Wojciech. Ty musisz wrócić na kolejny niemieckie. Program. Niemcy dzisiaj też na pewno wściekli, bo poza podium są, więc no, nie chciałbym, żeby mnie rozjechali. No właśnie, tego, Wisła czy Zakopane? Już teraz masz porównanie. Bardziej mi odpowiada Zakopane, no ale Wisła też ma swoje atuty. To nie jest tak, że nie chcę polaryzować. Jak mnie pytasz, co wolę, no to wolę Zakopane, ale to nie jest tak, że od razu deprecjonuję Wisłę. Wisła też zrobiła na mnie dobre wrażenie, ale no to jest tak wszystko jednak bardziej kompaktowo. Bym powiedział, trochę to jest aż takie... może na większym spontanie zorganizowane, takie mam wrażenie, ale to nie oznacza, że gorzej, no bo tak jak mówię, no tutaj zawody się odbyły i nie było jakichś problemów, też no ta praca mediów uważam, że jest zorganizowana w miarę okej. I to jest to, natomiast no tutaj jest taka podstawowa różnica, że te domki, w których skoczkowie mieszkają, znaczy mieszkają, no tutaj na czas zawodów mieszkają, tak, no generalnie w których przebywają, gdzie są sparowane narty, gdzie wokół których odbywa się rozgrzewka i tak dalej, są znacznie bliżej kibiców niż w Zakopanem, bo w Zakopanem to jest w ogóle oddzielna taka strefa dla tych zawodników, a tutaj ci skoczkowie sobie, nie wiem, Granerud biegał między kibicami normalnie, nie? Swoją drogą Granerud to też kolejne rozczarowanie, w ogóle jakiś dramat kompletny. No ale biegał sobie tutaj między kibicami, tak samo Geiger i no tego w Zakopanem aż tak nie ma. No i dlatego tutaj właśnie wystarczyło, że Herl czy Huber wyszli z domku i już od razu zlecieli się do nich kibice, no bo to jest wszystko bardzo blisko siebie, te barierki tutaj niemalże dotykają te drewniane chatki. Wojtek, a powiedz jeszcze, jak oceniasz jakby poziom samych zawodów, bo ja mam takie wrażenie, że trochę zabity, szczególnie ten dzisiejszy dzień przez sędziów, no a wiadomo, jak było wczoraj, jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, no bo tam nudy nie było, ale po prostu do oglądania słabe zawody ze względu na nierówne warunki.
to jest taka tendencja organizatorów. Już w zeszłym sezonie dało się to zauważyć, że wystarczą, nie wiem, dwa trochę dłuższe skoki. Tak jak dzisiaj, tak? Peyer oddał ten na 129 metr, chwilę tam wcześniej był Lovrokos. 128 i już trzeba belkę cofać, bo przecież się zabiją. Znaczy powiem tak, oczywiście pamiętamy różnego rodzaju fatalne upadki i ja powiem tak, troska o zdrowie nigdy nie jest czymś, co ja chcę wyśmiewać, ale uważam, że trochę to jest nadmierne momentami i dzisiaj po prostu tak było, że nawet jeżeli chcieli zmniejszyć tę belkę, to mogli o jedną, a nie o dwie, albo w ogóle jeszcze trochę poczekać, tak? No bo dwa skoki, no to jeszcze nie muszą świadczyć o tym, że na przykład zaraz, nie wiem, usiądzie Geiger na belce i odleci na 140 metr. Jakby rzeczywiście, no niewiele było w ogóle tych skoków powyżej punktu K. Warto dodać, że żaden reprezentant Polski dzisiaj nie skoczył powyżej punktu K. I to jest też kiepski obraz stanu formy naszych reprezentantów, ale no też powiedzmy belka czy warunki nie pomagały, tak? Więc no, ale to też wiemy, że to... Z tymi belkami, no to jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, no bo nasi zawodnicy podobnież mieli trenować na kilka dni przed konkursami w Wiśle, właśnie tutaj na obiekcie, skacząc z wyższych belek niż odbywały się zawody. Tam chyba 16 wchodziła w grę, no a tutaj była 10, dzisiaj też momentami 12. Więc no też wiemy, że te wyniki później tych treningów nie do końca mogą być miarodajne. Bardziej chyba chodzi rzeczywiście o złapanie tego legendarnego czucia, ale trener Doleżał nie sprawiał dzisiaj wrażenia takiego człowieka, który ma konkretny plan, powiem szczerze. Natomiast to nie jest tylko jego tutaj wina, mam wrażenie, no bo też należy pamiętać o tym, że ten nasz sztab no to jest stworzony w formie takiego kolektywu. Tam Michał Doleżal nie jest człowiekiem, który autorytarnie rządzi w stylu, nie wiem, Ralfa Rangnika czy Jurgena Kloppa, tylko no jest, on jest głównym trenerem, ale na przykład Grzegorz Sobczyk, który jest oficjalnie asystentem, też ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, jeśli chodzi o dobór składu i też jest i Maciej Maciusia, który też bardziej się opiekuje tymi zawodnikami, którzy powiedzmy próbują doskoczyć do wyników czy osiągnięć Kubackiego, Stocha, Żyły, czyli no mam na myśli Olka Zniszczoła, mam na myśli Tomka Pilcha, mam na myśli Pawła Wąska, też jest członkiem tego sztabu. I oczywiście Michał Doleżal wychodzi do mediów, się tłumaczy i dla niego to też jakby wielkie brawa i w ogóle odważne jest bardzo często szkoleniowiec, no bo z piłki nożnej choćby znałem przykłady kilku takich trenerów, którzy chowają głowę w piasek i nie chcieliby w ogóle nic mówić. Ale no jak już mówi czeski trener, no to nie wygląda na człowieka, który jest spokojny, tak? Tylko raczej tak mówi, że dalej będą pracować, że no tutaj brakuje detali, brakuje niewiele, ale no przyznacie szczerze, że to nie do końca przekonuje, a też na takie konkretne pytania mówi, że nie, no że tu jest dobrze, tylko jeszcze coś tam, nie wiem, pytałem go o kombinezony, jakieś tam zmiany sprzętowe, czy to może w coś wpłynęło. No nie, że kombinezony dobrze. Czy z techniką jest problem? No jest problem, ale nie zawsze, tak? Czyli mimo wszystko on tak próbuje to wszystko wyłagadzać, czynić bardziej łagodnym i no ciekaw jestem dlatego tych wniosków po dzisiejszym spotkaniu, no bo jednak prezes Steiner był on nie chciał tak publicznie, no bo się tego tak nawet pytaliśmy, no to o co chodzi, tak? Co on jako doświadczony trener, no człowiek, który też jest w tych skokach, widzi takiego, co mógłby doradzić trenerowi albo nad czym musi pracować, no to stwierdził, że tutaj trzeba porozmawiać i oni się dowiedzą i też Adam Małysz będzie to ogłaszał, ale widać było po nim, że no potrzebne jest takie spotkanie, bo ja się zapytałem, nie wiem, w tym tygodniu będzie czy coś? Nie, to dzisiaj wieczorem od razu, nie ma na co czekać, nie? Więc no nie ma na co czekać, tu ja się zgadzam akurat z prezesem, trzeba działać. Wojtek, a powiedz mi, czy od kogokolwiek dzisiaj usłyszałeś coś takiego ku pokrzepieniu jednak serc, coś pozytywnego, optymistycznego? Czy naprawdę wszyscy, łącznie ze wszystkimi skoczkami, rozkładają ręce i jest... Olka Zniszczoła trzeba pochwalić, tak? I Olek był zdecydowanie najmniej grillowany, jeśli chodzi o te pytania dziennikarzy, no bo on osiągnął wynik na swoją miarę. To jest taki zawodnik, który jakby ustabilizował się na poziomie punktowania w trzeciej dziesiątce, to bylibyśmy szczęśliwi, tylko no na razie to dopiero są pierwsze punkty, ale skoczył solidnie, też był zadowolony z tego występu, zrealizował swój plan, mówił, że tam dobrze było wszystko z pozycją najazdową i no myślę, że jak szukamy pozytywów, no to Olek Zniszczoł musi być pozytywem, natomiast no trzeba się zastanowić nad tym, czy właśnie dobrze to o nas świadczy, że takie mamy pozytywy, a nie inne. Dobra, powoli będziemy kończyli, bo nie mam serca cię trzymać na tym mrozie, ogrzej się i odpocznij chwilę, czapka, ale jeszcze... Czapka dobra jest, także spokojnie. A, no to jedziemy. Chciałam zapytać jeszcze o polskich kibiców, no bo fajnie, w końcu się pojawili, mieliśmy trochę tego polskiego naszego kibicowskiego klimatu pod skocznią. Powiedz, jak kibice przyjęli te wyniki wczorajsze i dzisiejsze, bo tam trochę się mówiło o tym, że jak komuś nie szło... Naszym rywalom przede wszystkim, to tam Polacy nie byli zbyt łaskawi w swoim dopingu.
No to takie było wymowne bardzo wczoraj, tak jak... Przesunę. O, dobrze. Wymowne było bardzo, jak Eisenbichler w pierwszej serii konkursu drużynowego wylądował chyba na 107 metrze, no to był taki wystrzał radości, jakby Sebastian Mila strzelił gola Niemcom ponownie. Karl Geiger to samo. No, znaczy ja się uśmiecham, oczywiście są ludzie, którzy chcą moralizować, no i generalnie trzeba powiedzieć, że nie jest to zbyt eleganckie cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia, nawet jeżeli znamy stosunki polsko-niemieckie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, podobało mi się to, że jak Niemcy wczoraj już byli honorowani za drugie miejsce w konkursie drużynowym, no to były brawa, był aplauz i nie było jakiegoś obrzucania śnieżkami Geigera, tak jak kiedyś Hanawalda, więc no, ja bym to tak bardziej uznał za taką ciekawostkę, anegdotkę niż coś takiego, co tutaj, nie wiem, ma sprawiać i ma iść przekaz, że polscy kibice to są chamy i w ogóle. No dzisiaj no, był doping bardzo żywiołowy, to trzeba w ogóle tutaj powiedzieć. No ale trudno o zachwyty, tak? No każdy widzi, co się dzieje i kibice tutaj oczywiście też, jak przechodził Kamil Stok czy Piotr Żyła, no to wszyscy cały czas kibicują, dopingują, no bo taka jest specyfika kibiców, tak? Że oni grillować nie będą. No i też no, potrzebny jest ten doping w trudnych chwilach, tak? No o tym trzeba też pamiętać, że no, nie zawsze jesteś na szczycie. No i tutaj ja wiem, że to czasami są takie wyświechtane morawy, no ale no cóż, to nasi zawodnicy pokazywali wielokrotnie, że potrafią skakać. No i to, że Dawid Kubacki teraz 4 razy nie wszedł do drugiej serii, to nie oznacza, że jest łachmytą ostatnim i trzeba go nie wspierać. Także ja szanuję naszych kibiców, bardzo ich podziwiam. No i dużo takiego wsparcia, no ale wiadomo, no każdy widzi, że nie było naszych 10, więc no nie będzie tutaj jakiegoś przesadnego zachwytu. Wojtek, a ja jeszcze ciebie zapytam o Dawida Kubackiego. Co on mówił po tych skokach? No bo wiemy, że to dobrze nie wyglądało. Czego on potrzebuje, żeby wrócić do optymalnej formy? Znaczy dzisiaj Dawida Kubackiego w mixzonie nie było, no bo to jest taka specyfika pracy na skokach, że zazwyczaj po pierwszej serii z zawodnikami nie rozmawiasz, no bo jeszcze zawsze mają szansę niby na drugą. Tylko Janek Habdas stanął, no bo Janek Habdas skoczył krótko, a poza tym no debiutuje, więc no tutaj była sytuacja trochę inna. Więc no Kubackiego nikt nie zatrzymał w tej mixzonie, no i on wiemy, że do samego końca de facto gdzieś tam był na granicy, bo chyba zajął 32 czy 33 miejsce. No i potem były jakieś tam polotki, że ktoś go może przyprowadzić do tej mix zony, ale nie pojawił się, więc po prostu no, nie udzielał dzisiaj wypowiedzi. Pewnie no, dla jego psychiki może to nawet będzie lepiej, no bo te pytania nie byłyby łatwe. Natomiast on wczoraj był no, taki, bym powiedział, bardziej zaniepokojony warunkami na skoczni w drugim skoku, aniżeli swoją formą, aczkolwiek oczywiście mówił też o tych swoich błędach, mówił o tym, że zbyt wysoko wychodzi z progu, że no nie jest to jego optymalna forma, że mu dużo brakuje, ale nie powiedziałbym, że to była jakaś taka... Znaczy też w tym braku, znaczy wiesz, no słowami nigdy nie zastąpisz wyników, tak? No i wiesz, no to była być może jego punkt widzenia, jakaś tam w miarę fachowa analiza. No to on jest skoczkiem, a nie my wszyscy i na pewno na tych technicznych aspektach zna się bardziej, no ale jednak no trudno. On mówił, że z jego punktu widzenia na przykład ten drugi skok wczorajszy był dobry technicznie, dobre wyjście z progu, no ale zabrakło noszenia i być może właśnie odpowiedniego ułożenia w locie, tak? I zabrakło wiatru. No i okej, natomiast no kolejne wyniki go nie bronią, no i dlatego tutaj też ten Rdoleżar wczoraj o tym mówił, że być może nie zabierze go do Klingentali, tutaj będzie taki pomysł, żeby spokojnie potrenował, ale na przykład dzisiaj już się trochę odżegnywał od tego pomysłu, mówił, że on nie jest jednak zwolennikiem chyba za bardzo czegoś takiego, więc no jest duży chaos, jest burza myśli i ja mam wrażenie, że no jest słabiej niż wszyscy przypuszczali i z tego też wynika to, że no trudno optymizm, trudno jakieś konkrety, no trzeba po prostu liczyć na to, że się nasi zawodnicy odblokują, natomiast no ja bym nie powiedział, że Wisła była być może jakimś kroczkiem do przodu, bo rzeczywiście no, mieliśmy chociaż 3 zawodników w drugiej serii, w tej drużynówce nam poszło, no nie byliśmy za Szwajcarią, no ale to jest kroczek i nie mam przekonania, że teraz Klingenthal, no to nasi wyjdą i na przykład Kubacki będzie w 10. No nie mam takiego przekonania. Wojtek, bo tak czytam sobie czat, ludzie piszą o zwolnieniu do Leżala, ty w ogóle brałbyś pod uwagę to, że będzie ogólnie, nie mówię teraz, ale przy utrzymujących się słabszych wyników zmiana trenera w trakcie sezonu? No takie rzeczy się, to nie piłka nożna, takie rzeczy raczej w skokach rzadko dzieją. No pamiętamy u Słoweńców w zeszłym sezonie była zmiana, no ale to po jakimś skandalu, tak? No tego byśmy sobie nie życzyli. Chociaż...
Chociaż tak, tak. Chociaż no pewnie jakby na przykład dzisiaj wieczorem Stok jakiegoś ten jakiś wpis na Instagramie wrzucił albo Żyła taki uderzający w Doleżala, to by się albo zapaliło, 8 no? sekund milczenia jak Robert. Albo 8 sekund milczenia, no to na pewno no, my byśmy byli zadowoleni, bo my jako dziennikarze potrzebujemy, żeby się kręciło, kibice nuda też w tych skokach, w piłce to się dzieje, a tam to widzisz. Jutro będziesz o tym się skup, wiesz, wysokie loty, chociaż no, nie były aż tak wysokie, jakbyśmy chcieli. Wojtek, a powiedz mi, kogo ty byś chciał zobaczyć w Klingenthal z naszych skoczków? Stoch, Żyła, Zniszczą. No właśnie i tutaj. Stoch, Żyła, Zniszczą, Wolny może. Ale już są problemy. Znaczy, no, z tym Kubackim to jest problem, nie? No bo on skacze słabo, ale i tak jest tam lepszy niż z 7 innych. Więc pytanie. Natomiast no, wiemy, że on ma znacznie większe możliwości. No ale tak dla testu bym go zostawił na jeden weekend i zobaczył, co to przyniesie. Więc no Stok, Żyła, Zniszczą, Wolny. Kto tam? Stękała. No ale też dzisiaj było słabiej. Stękała. Ja się zgubiłam w liczeniu, nie wiem, ilu już wymieniłeś. Niech będzie Murańka i niech będzie Tomek Pil, ale to tak. Dlaczego? Tak a czy, wiesz, bo tutaj przed tym weekendem tak, nie Wiśle... pytaj mnie dlaczego. Nie pytaj mnie, dlaczego Tomek Pil. Nie wiem, rzuciłem, żeby coś powiedzieć. Ty no myślałam, że wiesz, że Janka Habdasa wskażesz, bo nie, przecież my byliśmy... Nie, tak... jeszcze, no bo wiesz, jednak no, ten konkurs go dzisiaj też brutalnie rozliczył, tak? No 100 metrów to... No to jest wynik no, odsuwając to, Wojtek, że jest ja powiedziałam, że on dobrze skoczył dzisiaj. Nie wiem, co mi jakieś zaćmienie umysłu po prostu. Nie, chodziło mi o to, skakał... że wiesz, że Janek jest jednak tym zawodnikiem, który debiutuje, ale który się zakwalifikował do tego konkursu. No brawo, tak. No jakby dlatego ja uważam, że dla niego to jest tak w miarę udany weekend. Skakał w piątek naprawdę nieźle zwłaszcza. No wiesz, ale samo nie, no, to, wiecie... że też pamiętam, mówił Adam Małysz, że był taki moment po tych niezłych skokach w piątek, że nawet brał Michał Doleżal go pod uwagę pod kątem drużynówki. No być może, ale wydaje mi się, że tutaj jednak chciał też zaufać tym swoim sprawdzonym zawodnikom po raz już chyba kolejny, bo to na początku jeszcze jest tak, że jak raz ci nie pójdzie, no to potem ufasz. No dlatego był Kubacki, choćby uważam, tak? No bo Kubacki, no to już przed tym konkursem drużynowym widzieliśmy, że mu nie idzie. No i na drużynówce koniec końców też to on najbardziej zawalił skok. Natomiast Habdas naskoczył 100 metrów, więc tak zabierając w ogóle to, że on jest młody, utalentowany, no to jest wynik bardzo słaby. Więc wydaje mi się, że tak jeszcze spokojnie. No jest teraz Puchar Kontynentalny. Ja bym chciał, żeby on tam się zaczął pokazywać. Mimo tego, że różnica między Kontynentalem a Pucharem Świata jest duża, no to jeżeli Janek Habdas na przykład, nie wiem, na przestrzeni 4 czy 5 konkursów będzie w stanie wskakiwać do czołowej dziesiątki Kontynentala, no to będziemy mogli uznać, że no, że warto go na jakiś Puchar Świata zabrać. Natomiast wiemy, że niedługo jest Zakopane, tak, w połowie stycznia, więc wydaje mi się, że do Zakopanego to jest taki czas dla Habdasa, żeby się właśnie w Kontynentalu pokazać, no a potem w Zakopanem kwota krajowa, Habdas wraca do Pucharu Świata, no i jak tam zrobić 30, to zaraz potem są igrzyska i czemu nie, tak, ale na razie spokojnie, to ja myślę, że najbliższe tam tygodnie to ani w Klingenthal, ani w Engelbergu, ani na turnieju 4 skoczni raczej Janka nie widział. No tak, czyli po prostu easy, jak to się mówi. Dobrze, Wojtek, jeszcze już tak naprawdę na koniec, powiedz jak tam vlogi, bo w ogóle wszystkim oglądającym nas polecamy vlogi Wojtka Pieli z Wisły, które są już na YouTubie kanału sportowego. Będzie jeszcze trzeci odcinek, jakieś smaczki, jakie kulisy. Udało ci się w końcu złapać naszych siatkarzy, bo wiem, że w Wiśle pojawili się siatkarze Zaksy i reprezentacji Polski, Łukasz Kaczmarek i Olek Śliwka. Czy zakamuszowani? No nie udało mi się złapać, bo nie odezwałaś się do mnie. To przecież ty ich lepiej znasz, a nie ja. No, myślałam, że ty dasz znaka. No, przede wszystkim myślałam, że jesteś czujnym reporterem i tam, wiesz, twoje czujne oko wypatrzy ich na trybunach. Kibice mnie wciągnęli. Tutaj jest grzaniec przed koczni, także wiesz. Niestety, ale no, chciałem pokazać wrażeniówkę, tak? Kibice tutaj, bijące serce Polski. Nie, no nie spotkałem siatkarzy, też się nie odzywałem rzeczywiście, no ale... to już tam zostawmy i tak mam wrażenie, że te materiały są niezłe, ciekawe, takie pokazujące troszeczkę skoki od innej strony, plus uzupełnione oczywiście wypowiedziami i to, o czym ja teraz mówię, czyli te wypowiedzi Tainera, Doleżala, to wszystko będzie albo dzisiaj późnym wieczorem, albo jutro rano, bo wiem, że też tego montowania trochę jest tutaj, w ogóle też duże ukłony względem Adasia Zoszaka, który to robi i w ogóle cokolwiek jest w stanie wyciągnąć z tych moich wypocin, bo wiem, że to nie jest proste.
No ale fajnie, no wydaje mi się, że tutaj no dobrze, że wrócili kibice, jest na pewno prościej dla takiego reportera, no bo w Zakopanem, kiedy nie było ludzi na skoczni, no to wiadomo, że no trudno udawać, że jest super atmosfera, jak jest cisza na skoczni, chociaż trzeba powiedzieć, że akurat wtedy w Zakopanem, to nawet było takie wkurzające, to imitowali dźwięk tych trąbek. Nie było ludzi, ale z głośników leciały te trąbki, że niby ludzie są, no to ja uważam bez sensu, ale no tutaj już były te prawdziwe trąbki i było dużo zabawy i ja uważam, że może to ma swój klimat i tutaj też dużo ludzi, nie będę ukrywał, też takich, którzy gdzieś tam śledzą kanał sportowy, więc nagrywaliśmy się, wszystko w takiej luźnej atmosferze, dużo pozdrowień dla was, dla chłopaków, dla wszystkich zaangażowanych w kanał i wydaje mi się, że to jest dobre, bo śmiech to zdrowie, no i trzeba się uśmiechać więcej, bo jak się człowiek uśmiecha, to ma urocze dołeczki pod policzkami, a to jest coś bardzo fajnego. Ola, jeszcze jedna rzecz, bo musimy Wojtek sprostować z tego względu, że kolejny raz czytam na czacie, że my się nie lubimy. I musimy chyba w końcu... Że ja z Wojtkiem. I Wojtek, tak, nie wiem dlaczego. Wojtuś, czy ty mnie nie lubisz? Ja ci powiem tylko tak. Lubię cię bardzo, bo zawsze z tobą wygrywam w Deluxe Ski Jumping, więc jak zaczniesz może lepiej skakać, to wtedy się dopiero z niej lubimy, ale jak patrzę na ostatnie twoje występy, to myślę, że nasza przyjaźń potrwa jeszcze bardzo długo. Powiem ci, że czucia u mnie też nie ma. Nie było czucia, ale słuchajcie, my się lubimy, ale zaraz mnie nie będzie lubił Kamil Wolnicki, Natalia Żaczek z Przeglądu, bo oczywiście się musiałem do kogoś przykleić jako prawda człowiek na czwartego do samochodu i zaraz oni pojadą beze mnie do Warszawy. Także no to także leć. Nie, to wracaj, leć, bo Blady leć. Pozdrów ich serdecznie, trzymaj się ciepło, bardzo, bardzo ci dziękujemy. I dziękuję do zobaczenia, wam również... no, wracaj do nas bezpieczniej. Tak, tak, dziękuję wam również serdecznie. Patrz, już para leci Wojtkowi z... Tak. Jutro się nie, widzimy o zrób godzinie... nam, Wojtek, zrób nam serduszko z pary na ekranie. prawie wyszło. Uznajmy, że to, jeżeli to nie było serduszko, to ja serduszko wysyłam zawsze metaforycznie. Dzięki, Wojtek. I just call to say I love you. Thank you very much. Ciao. Słuchaj, do ciebie też było pytanie od Maćka Turskiego, ale nie, to chyba nie zadaję. Ja nie będę tak, wiesz... Czy wolisz mnie, czy Wojtka? O Jezu, ale to kogo takie, bardziej wiesz, to jest pytanie w ogóle nie na miejscu. To jest pytanie nie na miejscu. A, ale było też fajne pytanie. Tak, o, mam no tutaj. Właśnie, powiedz, co się dzieje na czacie, bo ja nie umiem. Odniesienie lekkie do Jerzego Brzęczka i piłki nożnej, stąd mi się spodobało. I też do książki Małgorzaty Domagalik. A więc pytanie, czy Michał Doleżal umie tańczyć? Znasz te... odpowiedź na to pytanie? Czy Michał Doleżal umie tańczyć? No bo Jerzy Brzęczek to jakby był selekcjoner, który uwielbia tańczyć i to też oczywiście było napisane w książce Małgorzaty Domagalik. I kibice często Ale robią sobie z tego Ale myślisz, że to ma żarty. Przełożenie na przygotowanie reprezentantów Polski? Nie. Czy to po prostu w kwestii ciekawostkowej? Ciekawostkowej, ale po prostu do Jerzego Brzęczka tak się to przykleiło, że to w pewnym momencie okazał się jego główny atut. Nie, no dobra, powiedzmy, że Michał Doleżal umie tańczyć. Nie tańczyłaś nigdy z nim. Nie, nie tańczyłam z Michałem Doleżalem. A ja na przykład Jerzego Brzęczka... A ty z Jerzym Brzęczkiem tańczyłeś? Nie, nie tańczyłem z nim, ale widziałem go tańczącego. Okej. I umie w to. Umie. No Iwona dobrze. Pawlowicz 8. Mocno. Czekaj, są tutaj te... Są? Te? Nie ma. Nie, dobrze, bo trzeba by było jeszcze ocenić faktycznie tą Wisłę w wykonaniu reprezentantów Polski. Była taka minus jeden. Dałbyś minus jeden? Mhm. Naprawdę? Ten konkurs drużynowy nawet tak ciutkę cię nie? Bo najgorsza, no właśnie słowo jeszcze o tym. Już najgorsze jednak skoki ale... od 99 roku na polskiej ziemi. No to jest statystyka fatalna. To, co mówił Wojtek, tylko żaden z naszych nie przekroczył dzisiaj punktu konstrukcyjnego. A tak jak mówiłem wcześniej do tych wyników z drużynówki, no to też nie chcę jakiejś dużej uwagi przywiązywać z tego względu, że no, to były loteria, to bardzo, tak? bardzo nierówne warunki. Mhm. Piotrek żyła na pewno na plus w tej drużynówce, ale gorzej to wyglądało już dzisiaj, no więc jakby nadal widać, że ta forma nie jest ustabilizowana. Ja mam w ogóle wrażenie, że jeżeli chodzi o tę sobotę, to tak wielu skoczków miało jakieś takie słabsze momenty, bo tam przecież pamiętasz też w ogóle pierwszy skok Roberta Johanssona był bardzo słaby. O Jezu, my w ogóle musimy powiedzieć, bo przecież tutaj nie było Ryoyo Kobayashiego, więc jak Ryoyo by skakał, to Japonia mogłaby nas jeszcze wyprzedzić, więc w ogóle nie bylibyśmy czwarci, tylko piąci. I o Halvorze musimy słowo powiedzieć, bo nie wiem, czy szok, czy nie wiem w sumie sama czego oczekiwałam tak naprawdę po jego występie w Wiśle. W sumie biorąc pod uwagę ostatnie występy, no to jednak to był
było dużego zaskoczenia. To był turbo, ale wygrał serię pełną. No, to było zaskoczenie, że jednak ale ja się widać, co że się cały dzieje. Czas wiesz, ma dobre to jest skoki. Zawodnik, który będzie miał teraz taki dołek i do kiedy? Czy on się już nie odbuduje? Czy ten pierwszy weekend był po prostu taki dobry, bo nie wiem, bo był dobry, bo to dopiero początek jakiś skojarzy, pociągnął, wiesz, tą dobrą passą z poprzedniego sezonu? Czy o co tu tak naprawdę chodzi? Ale po minie Halvora dzisiaj to tak tam widać było, że... No, że zadowolony to on nie jest. No było, pamiętamy kilku takich skoczków, którzy na przykład mieli jeden kapitalny sezon i później już to wyglądało dużo gorzej. Jak dobrze pamiętam, nawet Jakub Janda, no po wygranym Pucharze Świata później jednak to już były dużo słabsze sezony. Może nie było aż takiego zjazdu jak w przypadku Graneruda, ale widać, że Granerud jakby ma cały czas takie skoki, które nawiązują do czołówki, czym pokazał chociażby dzisiaj w serii próbnej, którą wygrał. Także pewnie tam znowu czegoś brakuje, jakieś czucia i jeżeli to czucie znajdzie, no to Halvor znowu będzie dobrze skakał, no bo też inaczej pewnie byśmy o tym mówili, gdyby to były same złe skoki w treningach i w zawodach, no tak. A tutaj no w zawodach to nie idzie, ale jednak biorąc jakieś pod uwagę treningi, to te przebłyski są. No dobrze, to spójrzmy w ogóle, jak wygląda klasyfikacja generalna po trzech weekendach z karuzelą Pucharu Świata. Na czele Karl Geiger. Ach ci Niemcy. O właśnie, o Anzelaniszku też powiemy, bo dzisiaj Anzelaniszek słabo, ale i wczoraj chyba to taki nie był dla Słoweńca najlepszy konkurs. Adam, popraw mnie, czy ja już, wiesz, się nie będę koła pućkała. On chyba był najsłabszym tam punktem, jeżeli chodzi o ekipę Słoweńców, ale Anzelaniszek pozostaje na drugim miejscu klasyfikacji generalnej. Markus Eisenbichler dziś piąty, ale trzeci pozostaje w klasyfikacji generalnej. Stefan Kraft, który dzisiaj był na miejscu trzecim, na czwartym nieobecny Ryoyu Kobayashi i Cene Prewc. O właśnie, Cene Prewc był, powiem ci, w tej mojej sondzie instagramowej wymieniany bardzo często właśnie jako jeden z tych, który miałby wygrać w Wiśle, ale chyba mu ta Wisła jakoś nie leżała, przynajmniej no nie, nie dziś. Ale to mimo wszystko dobry występ, jeżeli chodzi o Cene Prewca. Szóste miejsce, jak dobrze pamiętam, dwa w miarę równe skoki, chociaż ten pierwszy zdecydowanie lepszy, ale w drugim też jakoś bardzo nie zawiódł, także utrzymał miejsce w pierwszej dziesiątce, było szósta pozycja, także bardzo przyzwoicie, jeżeli chodzi o Słoweńce i Słoweńce ogólnie w tym sezonie bardzo dobrze skaczą. No tak, chociażby też ten kos, którego wspomniałeś dzisiaj, fantastyczny miał ten skok. Jest ktoś, o kim byś chciał jeszcze porozmawiać, albo może wśród naszych widzów jest jakiś skoczek, którego chcielibyście, żebyśmy jeszcze przeanalizowali? Jeśli nie, to kilka słów o Klingenthali, o tym, co nas czeka za tydzień. Właściwie to nie powiem wam, co nas czeka. Ja bym chciała wiedzieć, co nas czeka i chciałabym usłyszeć od trenera Doleżala, od całego sztabu. Będzie super w Klingenthal. Jeżeli chodzi o Klingenthal, tak trochę historycznie musiałam sobie przypomnieć, jak to wyglądało. Tam dwa razy na podium stał Adam Małysz, w 2007 i 10, trzecie i drugie miejsce. Kamil dwa razy, w ubiegłym roku drugie miejsce, w 2011 pierwsze miejsce. Krzysztof Biegun tam w ogóle wygrywał, pamiętasz ten konkurs? No to były te legendarne zawody, on pamiętam w ogóle wygrał, to były pierwsze zawody Pucharu Świata, które on wygrał i pierwsze zawody sezonu i później jeszcze to pierwsze miejsce lidera Pucharu Świata utrzymał po kolejnym weekendzie, także tam troszkę z tą żółtą koszulką lidera poparadował Krzysztof Biegun, no ale pamiętamy, że to jakby nie miało żadnego wpływu na jego dalszą karierę, chociaż później pamiętamy, był też turniej czterech skocz i tam kilka razy punktował, no ale to poza tym jednym zwycięstwem, no to jednak nie było większych przebłysków w karierze Krzysztofa Bieguna. Drużynowo też tam nam całkiem nieźle szło, ale niestety na drużynówkę w tym sezonie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo dopiero Bischofshofen. Znaki. Będziemy, słucham? Bateria mi się w laptopie wyładowała. O, słyszę, że mamy jakiegoś fajnego tweeta, ale nie wiem, jakiego tweeta. No ja ci nie powiem. Nie masz tego. To powiedzcie mam nam. Co o, mamy go. Telefon. O, Adam Buchholz, to są ciekawostki. Po raz piąty w ostatniej dekadzie w czołowej trzydziestce polskich zawodów Pucharu Świata znajdzie się tylko trzech Polaków. Aha. Wisła 2017, Wisła 2019. No tak, tylko że biorąc pod uwagę też miejsca tych Polaków, to tutaj trzeba zwrócić uwagę jednak na to, że czy w Zakopanem, tutaj jak patrzymy na ten 2021 rok, czy nawet na 2020, to jednak te miejsca były zdecydowanie wyższe i my tam biliśmy się chociażby o podium. Przynajmniej jeden z naszych zawodników zawsze gdzieś tam w tej dobrej formie był. A tutaj no, najbliżej tej dobrej formy jest Kamil Stoch, ale to i tak jest daleko od podium.
No dobra, czyli co, możemy czekać i liczyć na cud w Klingenthal, ale ja myślę, że prędzej nastąpi on w Engelbergu, który tak bardzo lubimy, a ten będzie tuż po Klingenthal. Mam jeszcze informację, że też mamy coś ciekawego. A, mamy klasyfikację Pucharu Narodów. Pokażcie nam, co mamy. A, taka malutka. Aha, o, taka malutka. No tak, kurczę, jak mówiłem, tutaj duży sukces. Wyprzedziliśmy Szwajcarów, pierwsze miejsce Niemcy. 1210 punktów, jak dobrze widzę, także uciekli Austriakom, którzy mają tych punktów 979, tylko 7 oczek mniej Słoweńcy, no i Norwegowie na czwartym miejscu. Słuchaj, mam jeszcze informację, że jeszcze jedną grafikę mamy, więc tak już na koniec programu je wszystkie wyrzucimy, a tutaj, o rany, ale chłopaki, chyba nas przeceniacie. Cóż to jest? To są wyniki indywidualne zawodów drużynowych, tak, na 100% to jest to. Wczoraj. I tak by było, gdyby wczoraj był konkurs indywidualny, no to o czym mówiliśmy też już w programie, czyli o Piotrku Żyle, który skakał z Polaków najrówniej, najlepiej. Mm-hmm. A zaraz za nim Kamil Stoch, Andrzej Stękała był też, no i niestety ten nieszczęsny. Timi Zajc pewnie słabiej w dzisiejszych zawodach, no bo nie było go w dziesiątce, a tutaj trzecim miejscu dopiero. I to były niezłe skoki we wczorajszym konkursie, no ale tak jak mówiliśmy, duża loteria. No dobra, czyli co, jest jakiś uśmiech na koniec mimo wszystko i uśmiech nadzieja w swoim zawsze. Sercu, że ale Polacy odbudują się prędzej niż później? Nie, ja wątpię. Ała, ała. No dobrze, no to ja będę tą, która będzie żyła nadzieją w takim razie przez cały tydzień aż do zawodów w Klingenthal, no to niestety odbędą się bez kibiców. Ale trzeba powiedzieć, że są inne imprezy docelowe, tak? No mamy turniej czterech skoczni najbliżej, ale poza tym Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie i pewnie może ja bym się nie obraziła, jeżeli docelowo może Polacy strzeliliby się. Może właśnie to jest wszystko zaplanowane. Że teraz będzie spokojnie, a później wystartują skopyta na Mistrzostwa Świata albo Igrzyskach Olimpijskich. No dobrze, jak będzie, zobaczymy. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Adam i tobie bardzo dziękuję, że zgodziłeś się być gościem programu Wysokich Lotów. Wojciech Piela wraca z Wisły i zasiądzie już tutaj w fotelu prowadzącego. A nie w środę, bo w środę chyba nie będziemy mieli programu, ale zobaczymy się za półtora tygodnia. Tak, no, chyba się tak. Zgadza. No więc tak, oddychamy głęboko i nieustannie trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Niech będzie lepiej. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w lepszych humorach. Dobrego wieczoru. Na górze jest już Wojciech Piela. Oczekiwania wielkie. Król Uruczynowa. Przypomnij sobie najlepsze i swoje chwile. I teraz po złoto. Ustał! Ustał! A najważniejsze, pięknie! Że ustał najdłuższy skok. Pelikanka wzięta.